W związku z polską prezydencją w ramach Grupy Wyszehradzkiej w 2017 roku Komenda Główna Policji wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zaplanowała ćwiczenia w ramach realizacji zadań w zakresie dotyczącym zarządzania kryzysowego z udziałem przedstawicieli policji z Czech, Słowacji i Węgier. Ćwiczenia te obejmowały doskonalenie elementów tak zwanego pościgu transgranicznego, który był realizowany na trasie między Republiką Czeską a miejscowością Marklowice Górne, gmina Zebrzydowice, powiat cieszyński. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Katowice, proszę. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dyżurny polsko-czeskiego punktu kontaktowego Fotobus. Chciałbym poinformować, że policjanci Republiki Czeskiej prowadzą pościg na terenie Czech, który może przekształcić się w pościg transgraniczny. Pościg ten prowadzony jest za pojazdem marki Kia Ceed, kolor srebrny. Do przekroczenia granicy może dojść w Marklowicach Górnych. W pojeździe tym poruszają się trzech sprawców podejrzanych o handel ludźmi. Rozumiem, przyjąłem. Organizujemy czynności, będziemy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Opka Omega, ja 430.00, podaję komunikat. W tej chwili trwa pościg transgraniczny prowadzony przez policjantów Republiki Czeskiej za samochodem marki Kia Ceed. Przejechaliśmy granicę, jesteśmy siły. Ty, ja to zrobię! Co oni robią? To mamy skróty! No brawo jest! Brawo! Nas blokują! Dawaj, dawaj! Drugi z epizodów, polegający na uwolnieniu zakładników, pozwalał na przećwiczenie kilku elementów, a mianowicie kwestii dotyczącej nawiązywania kontaktów z sprawcami przetrzymywania zakładników, następnie ćwiczenie procedur dotyczących wykorzystywania w tego typu działaniach negocjatorów policyjnych, jak również realizacji zadań bezpośrednio przez samodzielny pododdział antyterrorystyczny policji w postaci szturmu. Przekazuję Ci informację, w Marklowicach Górnych przy ulicy Szkolnej 10, budynek OSP, prawdopodobna sytuacja zakładnicza. Wewnątrz znajdują się osoby, które posiadają broń. Pokazały interweniującym policjantom, że mają zakładnika. Podali numer telefonu, na który można się z nimi kontaktować. Czego chcesz? Chciałam z panem porozmawiać o tym, co się dzieje w tym momencie. Po pierwsze zapytać, czy komuś coś się stało, czy pan jest cały i zdrowy. Nie chodzi, co się stało. Dawaj bus z ciemnymi szybami i 10 bani w środku. I jeżeli nie będzie tego busa, z 10 bani za chwileczkę odpalimy klienta. Jeżeli nasze żądania nie będą spełnione. Dostaniesz jednego frajera, ale ta pizza ma być... za 20 minut dwie łychy. A nareszcie czekamy godzinkę, bo wie, że to potrzeba czasu. Proszę naprawdę nikomu nic nie robić. Numer. Nie podam panu numeru. Nie mogę panu podać numeru. Ja nie decyduję o tym, kto generalnie... Proszę naprawdę.
Niech pan nic nie robi. Niech pan nie postępuje po oknie. Halo? Halo? 5, halo? 4, 3, 2, 1. Atak, atak, atak. Tutaj! Do kucia!